Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W nauczaniach tych opisuję różnego rodzaju demoniczne warownie i obrazując je, identyfikuję demoniczne siły, które są, jakby zamieszkują te warownie. Celem tych nauczań jest to, aby ludzie Boży, ludzie narodzeni z Bożego Ducha posiadali odpowiednią broń do tego, aby uderzyć w każdą demoniczną warownię w ich życiu i zlikwidować ją w imieniu Jezusa. To, o czym chcę dzisiaj mówić, to warownia zależności. To jest już 10. odcinek z kolei naszego cyklu Warownia zależności. I zacznę od Księgi Jeremiasza, 11 rozdziału, 5 wersetu. I Słowo Boże mówi tak. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni sobie oparcie. A od Pana odwraca się jego serce. Przeczytajmy jeszcze 6. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni. W glebie słonej, niezaludnionej. Ten werset, te wersety, one obrazują człowieka, który oparł się na innym człowieku. I w wyniku tego, że oparł się na innym człowieku, a nie oparł się na Bogu, jego życie stało się ruiną. Warownia zależności to warownia na ludzkich myślach i emocjach. To budowla demoniczna, która odpowiada za to, aby człowiek stał się zależny od drugiego człowieka. Chciałbym powiedzieć, co warownia zależności wywołuje w człowieku zniewolonym. Po pierwsze, warownia ta wywołuje ciągłą potrzebę bycia zaopiekowanym. Czyli człowiek będący pod wpływem tejże warowni ustawicznie potrzebuje, aby ktoś się nim opiekował. Po drugie, warownia ta powoduje obawę przed wyrażaniem własnego zdania. Ludzie, którzy są pod wpływem tej warowni, nie wyrażają swojego zdania należycie, ponieważ obawiają się, że spowoduje to zniszczenie ich życia. A więc po pierwsze ciągła potrzeba bycia zaopiekowanym, po drugie obawa przed wyrażaniem własnego zdania. Nad tymi dwoma, na tych jakby dwóch torach, na tych dwóch szynach pracują demoniczne siły związane z warownią zależności. Teraz, przyjaciele, chcę tutaj opisać objawy wynikające z działania warowni zależności. I po pierwsze to pozwalanie innym na przejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje. Ludziom będącym pod wpływem tej warowni niezmiernie łatwo to przychodzi. Jest to dla nich kojące. Tacy ludzie pozwalają, aby inni ludzie przejmowali odpowiedzialność za ich życie, za ich decyzje życiowe. Po drugie, czyli drugi objaw tejże warowni to podporządkowywanie swoich potrzeb potrzebom innych. Czyli potrzeby innych ludzi są tutaj ważniejsze niż potrzeby tegoż człowieka zniewolonego. I tutaj w tym miejscu ogromna ilość chrześcijan doktrynę kładzie, że oni żyją
dla innych ludzi. Wiecie, czymś innym jest życie dla innego człowieka, czymś innym jest rezygnowanie z siebie dla kogoś w imieniu Jezusa, a czymś innym jest podporządkowywanie się, wygenerowywanie z siebie jakby satysfakcji związanej z tym, że ktoś się nami opiekuje i ktoś nami rządzi. A więc druga rzecz to podporządkowywanie swoich potrzeb potrzebom innych. Po trzecie to niechęć do stawiania wymagań osobom, od których jest się zależnym. Bardzo to jest widoczne w firmach różnego rodzaju, kiedy pracownicy nie stawiają wymagań, zostają przy tym, przy czym są, z lęku, z obawy, że zostaną z pracy wyrzuceni i stracą jakąś formę opieki finansowej. Czwarty objaw to obawa przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie samego. Osoba będąca pod wpływem warowni zależności, ona obawia się, że jest sama z siebie niezdolna do zatroszczenia się o siebie. Piąty objaw to obawa przed byciem opuszczonym, to paniczny lęk często przed byciem opuszczonym, byciem samemu. I szósty objaw to ograniczona zdolność podejmowania decyzji bez radzenia się innych, czyli ta ustawiczna potrzeba radzenia się, pytania innych ludzi. Ludzie pod wpływem tej warowni demonicznej bardzo słabo słyszą Ducha Świętego lub w ogóle go nie słyszą i ustawicznie poszukują doradztwa innych ludzi. I teraz, przyjaciele, chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taki opis specyfiki wpływu warowni zależności, czyli działania i przeżycia człowieka będącego pod wpływem tejże warowni. I pierwsza rzecz to jest przeżywanie poważnych dylematów związanych z chorobliwym poczuciem lojalności wobec matki, po drugie ojca, po trzecie prawnego opiekuna, po czwarte duchowego przywódcy i po piąte pracodawcy, a po szóste współmałżonka. I to jest w tej kolejności, w której to wymieniłem. Najczęściej z praktyki widać u takich osób uzależnienie od matki. Nie wiem, czemu tak jest. Myślę, że są to specyficzne demoniczne siły, które z tym są związane. Natomiast chodzi tutaj o złe ustawienie hierarchii wśród ludzi, którzy są w naszym życiu, przez całe nasze życie, jako różnorakie formy autorytetów. I kiedy osoba taka jest pod wpływem warowni zależności, to ona przeżywa potężne wewnętrzne dylematy, czy na przykład, dajmy na to, dziewczyna, ona wychodzi z domu swojego, pobiera się z mężem, ale jej matka, ona była osobą, od której ona była zależna i jakby bez przerwy ta matka gdzieś w tym życiu jest i tak naprawdę jest ona, jej mąż i gdzieś ta matka, czy gdzieś ten ojciec, czy jakikolwiek opiekun prawny, ktoś pod czyimś autorytetem było się przez wiele lat. I teraz ludzie tacy przeżywają bardzo poważne dylematy, kiedy mają wybierać między tym, co dzisiaj się dzieje w ich życiu i jakby decydować o tym, a tym, co pomyśli rodzic, pomyśli opiekun, pomyśli pracodawca, czy też duchowy przywódca, ale również i współmałżonek, bo wiemy, że w małżeństwach te rzeczy są mega jakby pozaburzane i ludzie tak naprawdę spędzają te małżeństwa, będąc jakby kontrolując siebie nawzajem. Druga taka
taka rzecz to trudność podejmowania codziennych decyzji bez ciągłych rad i wsparcia ze strony innych. O tym mówiłem wcześniej, ale jest to naprawdę bardzo widoczne. Taki człowiek ciągle pyta, co ty o tym myślisz, a jakie jest twoje zdanie, jakie ty masz poznanie na ten temat. Człowiek ten ma bardzo wielką trudność w ustaleniu, czego on naprawdę chce, jakie ma naprawdę pragnienia. I teraz dalej. Przepraszam. Trzecia rzecz, trzeci taki objaw, nie objaw, tylko że tak powiem, taka forma widoczna, to jest potrzeba, żeby inni ludzie brali na siebie odpowiedzialność za większość istotnych sfer życia człowieka będącego pod wpływem tejże warowni. Czyli to jest bardzo taka uzurpatorska potrzeba. Człowiek taki zrzuca z siebie odpowiedzialność na barki innych. Ustawicznie. Czwarty symptom taki to jest trudność w wyrażaniu niezadowolenia z innych spowodowane obawą utraty wsparcia lub aprobaty. Człowiek taki nie wyraża swojego niezadowolenia. Człowiek zależny nie wyraża swojego niezadowolenia, nie wyraża swojego zagniewania, nie wyraża swojej niechęci. Oczywiście wśród chrześcijan jest do tego dorobiona doktryna, to się nazywa, że jesteśmy spolegliwi. Wiecie, ja w kościele, ja wiem, czym jest łagodność, spolegliwość i ustępliwość, a widzę też, czym jest totalna zależność i funkcjonowanie w systemie poniżenia. I tak naprawdę nie ma to jedno z drugim nic wspólnego. Człowiek musi wyrażać swoje zdanie i musi umieć sprzeciwić się temu, co jest niesłuszne. Jedyną prawidłową reakcją na niesprawiedliwość jest gniew. Jeżeli się nie uwalnia gniewu, to człowiek zaczyna być niszczony od wewnątrz. Nie mówimy tutaj o tym, żeby być człowiekiem pełnym złości, bo gniew to nie jest złość. Natomiast gniew to jest reakcja, czyli moja niezgoda. Słowo Boże mówi, żebyśmy unikali nadmiaru gniewu, ale nie żebyśmy gniewu unikali. To jest wielka różnica. I gniew, ten normalny, czysty gniew, to nie ma, on nie ma nic wspólnego z gniewem demonicznym. To są dwie różne sprawy. Gniew demoniczny, duch gniewu, on jest niszczący. Natomiast gniew normalny, gniew święty, gniew Boży, gniew, który jest reakcją na niesprawiedliwość, jest rzeczą, jest rzeczą bardzo normalną i czystą. A osoba zależna, ona nie jest w stanie wyrazić swojego niezadowolenia i żyje w tym poniżeniu przez cały czas. Szósta rzecz, przepraszam, piąta rzecz to zadowolenie w relacjach oparte na bezwarunkowym posłuszeństwie i wymaganie od innych tego samego wzorca. Czyli osoba zależna, będąca pod wpływem demonicznych sił zależności, ona jest zadowolona, zupełnie zadowolona w relacjach, gdzie jest bezwarunkowo poddana. Bezwarunkowo poddana. Więc tak to, taka to jest z tym sprawa. A więc to zadowolenie, ono jest chore. To jest chore, to jest działanie demoniczne. Szósta rzecz to jest trudność w inicjowaniu projektów lub robieniu czegoś samemu, wynikające z, po pierwsze, braku zaufania do własnych sądów, a po drugie, braku zaufania do własnej wolności. Czyli człowiek będący pod wpływem warowni zależności ma wielką trudność w projektowaniu rzeczy w swoim życiu, w wizualizowaniu ich, nie posiada wglądu, ponieważ boi się tego wglądu, boi się dokonać pewnego rozdzielenia, pewnego osądu rzeczywistości, która wokół niego jest, boi się być
wolnym. Boi się być wolnym. Siódma rzecz, siódme zachowanie to nadmierne staranie się w celu uzyskania wsparcia psychicznego ze strony innych ludzi, prowadzące do ofiar w postaci robienia rzeczy nieprzyjemnych. Czyli osoba będąca pod wpływem warowni zależności jest w stanie robić różne rzeczy, do których nie jest przekonana, które nie są dla niej przyjemne, nie są dla niej miłe, aby nie stracić relacji i kontaktu. Wiecie, osoba zależna w pewnym sensie jest osobą zaczarowaną, aczkolwiek sama zgadza się na te czary. Chce być taką osobą, bo w tym stanie czuje się najbezpieczniej, czyli najbezpieczniej czuje się w formie zniewolenia i jest w stanie ponieść różnego rodzaju formy gwałtów na swoim życiu, aby tylko nie stracić tego fikcyjnego poczucia bezpieczeństwa ze strony innych ludzi. Dziewiąta rzecz, dziewiąte zachowanie to gwałtowne, zaznaczam, poszukiwanie nowych związków jako źródeł opieki i wsparcia, gdy poprzednie związki kończą się. Ludzie będący pod wpływem warowni zależności gwałtownie poszukują jakichś kolejnych związków. One nie mogą być same, bo bycie samemu przyprowadza je do szaleństwa wręcz, więc gwałtownie szukają czegoś nowego, uzurpują swoją osobą w stosunku do innych taką jakby sobą, starają się szybciutko siebie wypełnić inną osobą. Rozumiecie? To musisz się mną zająć, jestem taki biedny, taki nieszczęśliwy, to już się mną zajmij, już natychmiast. Prawda? Dziesiąte zachowanie to wysoka częstotliwość lęków przed byciem pozbawionym opieki. Człowiek taki po prostu ustawicznie boi się, żeby nie pozostać samemu sobie. Nie chce decydować. Właśnie, kolejny demon mi się tutaj przypomniał. Tak. Zgadza się. Jedenaste zachowanie to wewnętrzna złość i agresja na siebie związana z brakiem umiejętności wyrażania własnego zdania. Może tu wystąpić również autoagresja różnego rodzaju, czyli tacy ludzie, oni z jednej strony ciągną do tej zależności od innych ludzi, z drugiej strony w środku ich to bardzo gniecie i niszczy i oni są, czują się tak poniżeni, że w pewnym sensie następuje pewna forma samodestrukcji, samonienawiści wewnętrznej. Natomiast jednak jest o wiele silniejsza ta potrzeba bycia zależnym niż wyzwolenia się. Dwunaste zachowanie to wewnętrzne odczucie zawładnięcia lub osaczenia. Ludzie będący pod wpływem warowni zależności czują się wewnętrznie zawładnięci lub osaczeni. Jednak oni są zakochani w tej potrzebie opieki i to dla nich jest ważniejsze niż wyjście z tego stanu, ale ten stan zawładnięcia i osaczenia, on ich jednak męczy wewnętrznie. Są świadomi, że to, co w nich jest, to jest coś mega męczącego. Trzynaste zachowanie to częsta obrona obrazu ważnych osób, łącznie z Bogiem, tutaj trzeba to podkreślić. Osoby zależne, one bronią często nawet tych, którzy się wobec nich zachowują źle, ale się nimi opiekują. Taki troszkę syndrom sztokholmski tutaj zachodzi, że nawet jeśli taka osoba, taki opiekun jest niedobry, no to go się broni, no bo to jest opiekun, to jest ten, który się mną opiekuje. Również ludzie bronią Boga wierzący. Kiedy ja widzę, jak wierzący ludzie zaczynają bronić Boga, no to widzę tą warownię zależności u tych ludzi, że to oni nie rozumieją, że to Bóg ma nas bronić, a nie my Boga. I to troszkę jest inaczej. Natomiast no tak wygląda to, że to jest częsta obrona obrazu ważnych osób.
że to też się nazywa, bo Bóg jest Bogiem władzy. To tak nie do końca w ogóle jest, że ten Bóg, że to taki Bóg jest. Wiesz, że to Bóg, władza, wszelka władza od Boga pochodzi, tylko to jest troszeczkę inna formuła władzy. To nigdy nie jest władza, która jest władzą wywołującą jakąś formę patologicznej zależności. 14 zachowanie to sabotowanie swoich pragnień i potrzeb. Czyli człowiek będący pod wpływem warowni zależności, on sabotuje swoje potrzeby, swoje pragnienia i nazywa to szlachetnością jeszcze. To wielu chrześcijan nazywa to szlachetnością. Ale to jest tak naprawdę zabijanie rzeczy, które mają żyć. To nie jest, drodzy przyjaciele, szlachetne. My mamy prawidłowo ukierunkować nasze pragnienia i potrzeby i przyjąć zaopatrzenie do tych potrzeb i przyjąć realizację do tych pragnień od Ducha Świętego w ten jasny, klarowny, prosty sposób, a nie sabotować je i mówić, to nieważne jest dla mnie, ja nie muszę. To nie chodzi, czy musisz, czy nie musisz. To kwestia tego, czy ty jesteś zdrowy, czy chory w tym określeniu. Jeszcze raz mówię, rozdzielajmy krzyżowanie ciała, rozdzielajmy nieszukanie swego od chorobliwej zależności. I ostatnie takie zachowanie to ataki na swobodę innych osób. Osoby, które są pod wpływem warowni zależności, one nie mogą znieść swobody innych, wolności innych. Stąd bardzo silne ataki na różne formy wolności w Kościele. Ja zauważyłem, że im więcej wolności jest w Kościele, tym większe ataki są uwalniane na tą sferę. I tutaj też nie możemy mówić o tym, czym jest liberalizm w Kościele i te inne zarazy z piekła rodem. Bo tu nie chodzi o tą wolność, ale tu chodzi o wolność, która jest wolnością jednostki. I osoba zależna zawsze będzie atakowała osobę wolną, będzie miała wobec niej pewien, w jej towarzystwie pewien dyskomfort, ponieważ dla osoby zależnej wolność wolność wywołuje lęk. Osoba zależna uznaje wolność za zniewolenie, a zniewolenie za wolność. Przyjaciele, chcę teraz wymienić główne demony zasiedlające warownię zależności. Po pierwsze jest to lęk, po drugie to kontrola, po trzecie to czary i manipulacja, po czwarte to samotność, po piąte kłamstwo, dalej chaos. Następnie wycofanie, czyli stagnacja, następnie poniżenie, następnie depresja, czyli duch ściśnienia, następnie zamęt, następnie ciemność, następnie smutek, następnie żal, potem gwałt, potem prawo, potem pesymizm, potem bierność, potem głupota, następnie pustka, następnie ból, następnie uraza, następnie niezdecydowanie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się dzieje teraz, kiedy o tym mówię. Żebyście zwrócili na to uwagę. Jeżeli rozpoznajesz w sobie lub w swoim najbliższym środowisku warownię odrzucenia, warownie, przepraszam, zależności, to chciałbym, żebyś z całą siłą Ducha Świętego, który jest w Tobie, wystąpił przeciwko tej warowni i rozłożył ją, rozbił i wykorzenił zgodnie z tym, czego uczyłem na początku w odcinku mówiącym o tym, jak te warownie niszczyć. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, który słucha tych słów. Ja modlę się, aby moc Twojego Świętego Ducha przenikała każdego z tych ludzi. Duchu Święty, niech
Twoja obecność przenika każdego człowieka, który teraz tego słucha. Niech ludzie widzą, niech jasno oceniają sytuację i niech odważnie występują przeciwko warowni zależności. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen.